Jewgeni, jak smakuje zwycięstwo z odwiecznym rywalem, dodatkowo do tego wyjście ze strefy spadkowej? No bardzo, bardzo cieszę się tym. Nie глядя на warunki, to był taki ciężki mecz. Boisko było, jako było, to nie od nas zależało. Ale te 3 punkty dla nas bardzo, bardzo ważne teraz. Mimo tych trudnych warunków staraliście się grać w piłkę, realizować swój pomysł. Nie było upraszczania, raczej to była korona, którą widzieliśmy w poprzednich meczach. No tak, ja też tak myślę. Dobrze graliśmy z piłką, tylko tak początek trochę był taki za słaby, bo dawali takie podanie, które chciał Radomiak. I początek drugiej połowy też tam byli tak dużo różnych tam w wykonaniu Radomiaka, a tak ogólnie ja myślę, że bardzo dobrze grali na takim boisku. Ulga, że padł ten gol z twojej strony, bo bardzo dużo pracy dla zespołu, ale nie było goli, a teraz ten stały fragment gry i bramka. No, chcę oczywiście więcej strzelać bramek, ale taka praca dla zespołu, co potrzebuje trener, drużyna, to też to wszystko wykonuję i tyle. Zdobyliście 13 punktów w tych wiosennych meczach. Tyle samo, ile przez całą rundę jesienną. Głowy funkcjonują już chyba inaczej przy takiej serii, punktowaniu. No tak, to bardzo też bardzo cieszy się, ale to była nasza taka ciężka praca w okresie przygotowawczym. I ja myślę, że naprawdę nie tylko my jak drużyna widzimy to i ludzie, kibice też to widzą, jak my gramy. To naprawdę inna gra od nas i najważniejsze to teraz też zdobywać punkty i następny mecz będzie też bardzo ciężki, ale chcemy jego też wygrać. Jesteście coraz silniejsi mentalnie, bo bardzo szybko straciliście tą bramkę, ale was to nie załamało. Tak, no to bardzo dobrze reakcja zespołu była na tą stratę bramki i mieliśmy bardzo dobrze okazję też. I to było najważniejsze jak po meczu z Wartą, kiedy przegrali 5-1. Najważniejsza była ta reakcja na następny mecz. Napastnik Korony Kacper Kostosz, człowiek, który uszczęśliwił 10 tysięcy ludzi na Suzuki Arenie. Kacper, jak to wpadło? Do bramki. Po prostu znalazłem się w sytuacji. Byłem tam, gdzie powinienem, dołożyłem nogę, fajnie, że tam spadła, no i kolejna bramka, zwycięstwo, fajnie, to cieszy i buduje. Tam jeszcze był VAR, było troszkę niepokoju? Tak, na początku myślałem, że może być spalony jakby, bo była mijanka, ja wbiegałem gdzieś tam, ale sędzia Boszcze powiedział mi, że 100% bramka dla niego i później jakby już się cieszyłem. Odwróciliście wynik, Radomiak szybko zdobył bramkę, ale to Korona grała w piłkę i Korona zdobyła 3 punkty. No tak jak pan mówi, no jak się gra w piłkę i nawet tracisz bramkę, ale gdzieś ten mecz wygląda dobrze z twojej strony i budujesz sytuację, no to tutaj nie ma momentu załamania, tylko chcesz szybko odbudować wynik. Inaczej jest, jak gdzieś tam gra się nie układa, a dzisiaj naprawdę stworzyliśmy sporo sytuacji, no i efektem tego są bramki. Przed meczem czuć było ciężar tego spotkania, że to Radomiak, że to takie prawie derby? Mówiąc tak szczerze, to dla nas teraz każdy mecz jest jak mistrzostwo, więc dla nas to było budujące, że przyjdzie tyle kibiców, to jest tylko pomocne dla nas. Tyle ludzi na stadionie, no to jest jakby kolejny zawodnik na boisku, więc tutaj super, że tyle kibiców było, no i ale tak mówię, tutaj nie ma jakby, że jakaś dodatkowa presja, wiadomo, była otoczka, ale dla nas każdy mecz jest taki sam i taki sam ważny. Wielkim wyzwaniem było to, żeby nie próbować ograniczyć gry przy takich warunkach do jakichś prostych rozwiązań. Korona starała się grać to, co w poprzednich spotkaniach i udawało się ryzykować, ograniczyć ten przypadek. Ja myślę, że no na takim boisku to czasami przypadek i tak jest, ale tak jak pan mówi, no tutaj staraliśmy się grać swoje fajnie, że na takim ciężkim boisku się nam to udawało i tworzyliśmy dużo tych sytuacji. No i tak dostosowaliśmy się do tych warunków. Już w szatni mówiliśmy sobie, że to będzie ciężkie spotkanie, żeby nikt tutaj nie mówił o boisku, warunkach, bo każda drużyna ma takie same warunki i fajnie, że gdzieś tam chcieliśmy
pokazywaliśmy to na boisku i wygraliśmy ten mecz. A ty jak się dostosowujesz do tego stylu Korony? Na razie dostajesz te końcówki, ale trener na ostatniej konferencji powiedział, że trochę inaczej było w Szczecinie, w Koronie jest inaczej. Jak ci się podoba to, co oferuje Korona, niby drużyna, która walczy o utrzymanie, ale wszyscy to mówią dookoła, że stara się grać w piłkę i to wychodzi całkiem nieźle, bo te 13 punktów na wiosnę najlepiej o tym świadczy. No tak, mówiąc szczerze, no to bramki strzelam, więc nie mogę narzekać na brak sytuacji, więc to cieszy. A to tak, słyszałem trenera, jakby cały czas mnie gdzieś chwali na treningach, cały czas pracuje na swoją szansę. No, nigdzie nie dostaniesz nic za darmo, czy to jest Pogoń, Korona, Legia, to jest, każdy jest tak samo. Dzisiaj Ewgenii super postawa, od początku mega dużo pracy wykonał, ja wszedłem, dołożyłem tą kropkę na D, ale to jest, jego praca też jest dzisiaj mega ważna była, bo tak naprawdę no, bez niego to dzisiaj też byśmy nie wygrali, więc cała drużyna na to pracuje i tak mówię, no dołożyłem dzisiaj kropkę na D, ważną kropkę, ale to cieszy, na pewno 3 punkty, kolejna bramka i jest super. W górach jest tak, że im wyżej, tym cięższe powietrze, a jak jest w tabeli, jesteście nad kreską, to jest chyba lepiej oddychać. No jest jeszcze dużo spotkań, to nie można teraz patrzeć, że fajnie, że jesteśmy teraz nad kreską, ale jest bardzo dużo spotkań. Myślę, że jak będziemy trzymać taką serię i tak będziemy grali, no to będzie tylko z korzyścią dla nas i będziemy się pieli w tej tabeli.